Witam wszystkich, z którymi się jeszcze nie przywitałem na żywo, więc witam się z Wami teraz na żywo, więc miło Was widzieć. Miło też, tak, też widzieć wszystkich, którzy są online z nami. Dzisiaj stoję, myślę, że stoję przed wyzwaniem. Po pierwsze, jestem w okresie alergii, pylenia i na szczęście pada. I dzisiaj jest w tym momencie, w tej sekundzie, jest najlepszy mój moment, jeśli chodzi o reakcję mojego ciała na alergię od ponad tygodnia. Więc jest szansa, że będę tak ładnie brzmiał, a nie, a nie tak przez, przez całe to kazanie. Ale to wyzwanie przede wszystkim wynika z tego, że mamy dzisiaj dużą i bogatą księgę i boję się, że nie zmieścimy się w tych założonych sobie wcześniej 40 minutach. A i tak dostałem sygnał na grupce wczoraj, taki mało, mało delikatny, że 40 minut na żywo to, to nie wytrwają chłopaki. Nie wszyscy, ale taki sygnał był. A 40 będzie ciężko. A więc bez większych wstępów. Może jeszcze pytanie takie rozgrzewkowe. Ręka do góry, kto słuchał wszystkich poprzednich czterech kazań z pierwszych czterech ksiąg mojżeszowych? Ręka do góry, kto jest na bieżąco ze słuchaniem. Dobra, to teraz ręka do góry, kto w zeszłym tygodniu albo w ostatnich paru tygodniach czytał Piątą Mojżeszową. Dobra, to ręka do góry, kto obiecuje, że przeczyta w najbliższym czasie. W najbliższym, najbliższym czasie dwa tygodnie, dwa tygodnie. Deuteronomium, Księga Powtórzonego Prawa, Piąta Księga Mojżeszowa to ostatnia Księga Tory. Pięcioksięga Mojżeszowego. Jej nazwa odnosi się do powtórzonych praw spod góry Synaj. W centralnej, najdłuższej części tej księgi, Mojżesz powtarza prawa nadane Izraelowi. Pojawiają się nowe, niektóre są trochę inaczej przedstawione, ale w dużej mierze mamy powtórkę. Więc może sobie zadajemy pytanie: po co nam powtórka? Niektórzy może przebrnęli. Może z jakąś trudnością, może z niemałą trudnością przez prawa w drugiej i trzeciej księdze mojżeszowej i czwartej. I teraz ma być powtórka. Czy nie można tego pominąć i już przejść do wojenia złego? Piąta mojżeszowa księga jest pod wieloma względami wyjątkowa. I mam nadzieję, że dzisiaj wspólnie też tą wyjątkowość złapiemy. Nie pomijajmy jej. Może być podzielona ona na różne sposoby, tak patrząc na tę księgę z lotu ptaka, o, bo omawiamy dzisiaj całą księgę, Jak nie, nie wiem czy powiedziałem to wystarczająco wprost, powiedziałem. omawiamy dzisiaj całą księgę, więc będziemy szli, więc Biblia mam otwartą na 5 Mojżeszowej, ale nie tylko, więc e, e, musimy być szybcy dzisiaj w, w, w wertowaniu stron. Po pierwsze, naturalnie na pierwszy plan te księgi, tak jak mówiłem, wysuwają się te powtórzone prawa. Od 5 do 26 rozdziału mamy powtórzenie praw. Można by było trochę tam tę tą, tą sekcję zmniejszyć, ale wciąż jest ogromna. 10 przykazań, ofiary, czystość, relacje i tak dalej. I wokół tej sekcji z powtórzeniem prawa mamy pewną zależność. Na początku mamy wspomnienie tego, co było. Na końcu mamy opis tego, co będzie. Bezpośrednio przed prawem mamy takie Wstępne informacje dotyczące tego nowego przymierza, które Bóg zawiera z pokoleniem, czy tego przymierza, które zawiera z pokoleniem, to jeszcze nie jest to nowe, a po tych prawach mamy właśnie zawarcie i ostrzeżenie, co jak nie będą przestrzegać. Można też spojrzeć na tę księgę jako na taki dokument przymierza wzorowany na starożytnych dokumentach. Jak ja bym w starożytności podbił wasz kraj. To mógłbym zawrzeć potem z jakiś taki pakt i powiedzieć, słuchajcie, jestem waszym władcą, tak, i was tutaj chronię i wam daję to i tamto, a wy musicie robić siam to i o wam to i taki. Mniej więcej mógł to by być dokument na tą ramę starożytnych tekstów. Z trzeciej strony, ta księga to jest jedna wielka przemowa Mojżesza, aczkolwiek niektórzy nazywają, że to jest seria kazań. I tak no to dzisiaj spojrzymy: Trzy kazania Mojżesza. Zobaczymy, coś co lubimy, bo mamy dzisiaj trzy w cenie jednego, ale wymaga to od nas potrójnego skupienia. Więc zanim przejdziemy do tych trzech kazań, które omówimy po kolei, to z lotu ptaka ta księga jest o tym, że nowe pokolenie Izraela ma ten sam problem grzechu, co poprzednie. I żeby kochać Boga, czyli być z nim w relacji, potrzebują najpierw Jego miłości. I potrzebują nowego serca. Nowe pokolenie ma ten sam problem co poprzednie, żeby kochać Boga, żeby być z nim, potrzebują Jego miłości najpierw i nowego serca. Więc trzy kazania i ja te trzy kazania sobie zatytułowałem i spróbujemy je skondensować. Po pierwsze, zobaczy... pierwsze zatytułowałem pamiętajcie skąd jesteście i to będzie wspomnienie podróży. Drugie to całe prawo w jednym zdaniu. I trzecie to przymierze z Bogiem jest na wyciągnięcie ręki. A więc pamiętajcie, skąd jesteście. Możemy potraktować tą pierwszą przemowę Mojżesza, czy to pierwsze kazanie w tej księdze, jako takie zwykłe podsumowanie rzeczy, które chwilę temu czytaliśmy. I znów pytanie, po co nam to podsumowanie, po co do tego wracać? Ale zastanówmy się, kto do kogo mówi. Jest po pierwsze Mojżesz, który zaraz ma odejść i przypomina o ważnych rzeczach, a po drugie to jest nowe pokolenie, które ma wejść do Ziemi obiecanej, nie to, które e, krążyło 40 lat po pustyni. Więc Mojżesz przypomina albo nawet opowiada może rzeczy, które oni doświadczyli w młodzieńczym wieku albo które tylko znają z opowieści. I w tej przemowie, w tym przypomnieniu możemy dostrzec kilka myśli, a ja na dwie kluczowe chcę spojrzeć. Po pierwsze widzimy, że to nowe pokolenie, do którego Mojżesz mówi, ale serce mają, serca mają wciąż te same. I bo Mojżesz nie mówi, nie proponuje im odcięcia się od przeszłości, nie proponuje udawania, że tam te rzeczy się nie wydarzyły. Tak? Nie znajdziemy w tej księdze takiej znanej maksymy, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Mojżesz wspomina to, co się działo. Ale co jest ciekawe, nie mówi też, że ta, przysz, ta przeszłość determinuje ich życie. Podobnie też zresztą jest z nami, gdy myślimy o naszych przodkach, o naszych rodzicach. Nie muszę mieć tego zawodu, co mój ojciec. tak? Nie muszę. Nie muszę pracować w tym zawodzie, którego się uczyłem na studiach. Tak się składa, że nie pracuję. No, okej. Okay. Nie muszę spędzić całego życia w mieście czy w kraju, nawet w którym się wychowałem. Nawet nie muszę być pod jakimś jarzmem wielkiej traumy, która mnie spotkała w dzieciństwie. Ale pomimo tego, iż jestem kimś innym niż moi rodzice, i nasze, na moje pokolenie jest inne niż poprzednie, i moje czasy są inne niż te, które były, zazwyczaj myślę, że one są lepsze, też niekoniecznie, to serce mam to samo co poprzednie pokolenia. I Mojżesz mówi i temu nowemu pokoleniu o grzechu i nie mówi oni, tylko mówi wy. W pierwszym rozdziale, w 29 wersecie i dalej czytamy Wtedy rzekłem do was, wspominając, Mojżesz wspomina tą ich podróż, nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie. Pan wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was tak samo, jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie, a także na pustyni, gdzie, jak widziałeś, Pan twój Bóg nosił cię, tak jak ojciec nosi swoje dziecię. Przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca, lecz mimo to nie uwierzyliście panu waszemu Bogu, który szedł w, przed wami po tej drodze, aby wyszukać wam miejsce na obóz w nocy w ogniu, aby wskazać wam drogę, którą iść macie, a za dnia w obłoku. Więc może powiemy: ok, to oni, bo to ich rodzice przed chwilą byli na pustyni, ale apostoł Paweł, i czytaliśmy ten fragment tydzień temu i dwa tygodnie temu, w dziesiątym rozdziale 1 Koryntian mówi, że to nas też dotyczy. To wszystko, na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mnie ma, że stoi, niech bacze, aby nie upadł. Więc pomimo tego, że to nowe pokolenie, to serce człowieka pozostaje takie same, i my jesteśmy w identycznej sytuacji dzisiaj. Trafnie, myślę, że trafnie opisuje to wielki polski poeta Jacek Cygan. W słowach piosenki, którą wykonał legendarny polski zespół kombi kojarzycie może, jak nie, to polecam bardzo mocno. I jeden z ich czołowych hitów, takich szlagierów, to jest piosenka Pokolenia właśnie. I tam autor prześmiewczo wyraża tą wiarę nowego pokolenia, że on już sobie poradzi. Prawda? Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat, każde pokolenie dojdzie w cień, a nasze co? A nasze nie. Nasze nie, nasze da sobie radę. I spójrzcie... Jak problemy, które dotykają nasz świat, postrzegają ludzie dookoła? My Mówi, mówimy, czy mówią, jak się zmieni władza tylko, to nie będzie problemów. Nie ta partia, ta druga, ta trzecia, spoza ktoś. Jak się zmieni system, to będzie dobrze. Ludzie ogólnie się kochają, ale problemem jest, i tutaj można sobie wstawić: politycy, minister, policja, wirus, cokolwiek innego. I my, niestety, ja w tym często dajemy się na to złapać. Wierzymy w te, użyję mocnego słowa, brednie. Bo problem jest taki sam, zepsute serce ludzkie. Więc to jest nowe pokolenie i ten sam problem serca, ale też to jest nowe pokolenie i ten sam Bóg. Spójrzcie, co czytaliśmy. Pan wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was tak samo, jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie. A także na pustyni, gdzie jak widziałeś, Pan twój Bóg nosił cię, jak, tak jak ojciec nosi swoje dzieci, przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. Wcześniej, w XIX rozdziale Księgi Wyjścia, niedługo po tym, jak Izrael jest wyprowadzony z Egiptu, mają zawrzeć przymierze to, to pierwsze pod górą z tym poprzednim pokoleniem i tam tak samo Bóg im przypomina. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Więc to jest nowe pokolenie, ale ono nie może zapomnieć o tym, jaki jest Bóg. I Mojżesz daje przypomnienie, które jest z jednej strony historyczne, ale z drugiej strony personalne. Personalne, bo mamy tutaj wśród jego adresatów ludzi, którzy tam byli. Może byli w młodszym wieku, no na pewno byli w młodszym wieku, ale może byli bardzo młodzi, może rozumieli co się dzieje, może nie rozumieli wszystkiego do końca, ale przeżywali pewne rzeczy, może rozumieli niektóre cuda, ale z drugiej strony mamy ludzi, którzy w dużej mierze znają to z opowieści, znają to z historii. Znają to z przekazów. Jak to czytałem, to przypomniała mi się taka piosenka, którą czasami moja żona w domu puszczała. Chyba jej nie ma po polsku, więc zaproponuję moje własne tłumaczenie, ale jest bardzo prosta. Nie będę śpiewał. I, ten, I tekst tej piosenki jest bardzo prosty i bardzo krótki. Pamiętam Twoją wierność wobec Noego. Pamiętam Twoją wierność wobec Mojżesza. Pamiętam Twoją wierność wobec Dawida. Pamiętam Twoją wierność wobec mnie. I Bóg objawia nam swój charakter w bardzo różny sposób. Doświadczamy Jego miłości, gdy jedno z Jego dzieci wyciąga do nas rękę. Doświadczamy Jego dyscypliny, gdy widzimy skutki, konsekwencje naszych grzechów. Poznajemy Go czytając Jego słowo, przede wszystkim oczywiście poznajemy Jego charakter w Osobie i dziele Jezusa Chrystusa. I Bóg realizuje swój plan od tysięcy lat. Nie oczekujmy, że powtórzą się dokładnie za mojego życia. W moim tutaj wycinku czasu tego ogromnego planu, to co, te same rzeczy, co się działo za życia Mojżesza, Dawida, Noego. Ale ich podróż z Bogiem i też moja podróż dotychczasowa są narzędziami, aby zgłębiać jego charakter. A więc Bóg, to nowe pokolenie słucha Mojżesza i, i może do, dostrzec to, że Bóg ich grzesznych uratował, prowadził, podtrzymywał. A więc zachowajmy Jego prawo. Aby zachować życie. I ten wniosek dla nas jeszcze jest odległy, ale to nie jest koniec tej księgi. To jest pierwsze kazanie z trzech. Całe prawo, a więc po pierwsze wspomnienia z podróży. Bóg ich niósł, ale serce mają takie same. I po drugie, całe prawo w jednym zdaniu, albo inaczej czy nie można tak było od razu. To drugie kazanie może jest najdłuższe. Ponad 20 rozdziałów. I pominiemy. Z premedytacją wiele kwestii dotyczących prawa, ponieważ poruszaliśmy je już, gdy czytaliśmy Księgę Kapłańską, czyli Trzecią Księgę Mojżeszową. Warto, jeżeli ktoś ma myśli czy pytania dotyczące prawa, jak na no to spojrzeć, jaki jest jego cel, to tam dużo o tym mówiliśmy. Ale ta przemowa nie zawiera tylko powtórzenia czy nadania praw. Ona zawiera pewne ważne, wyjątkowe rzeczy. Po pierwsze, zawiera cytat, którym Jezus posługuje się w rozmowie ze swojego życia, którą w trzech ewangelistów zapisuje. A po drugie, ta przemowa to, to nie tylko podsumowanie, ale także zapowiedź, zapowiedź kogoś. Więc po pierwsze, największe przekazanie widzimy. W 22 rozdziale Ewangelii Mateusza, czyli teraz 2000 lat temu, 1300 lat po Mojżeszu, czytamy Mateusza 22, 34 i dalej. Gdy, lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół Niego. A jeden z nich, znający zakonu, wystawiając go na próbę, wystawia go na próbę, bo albo może chce go przyłapać na czymś trudnym, albo yy, znaczy na jakimś grzechu, przepraszam, na jakimś, błędzie, na jakimś błędzie, albo daje mu trudne pytanie. O, I tu ma, tutaj jest po prostu trudne pytanie. Zapytał nauczycielu, które przekazanie jest najważniejsze. A on mu powiedział... Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. I to jest największe i pierwsze przekazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźnego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przekazaniach opiera się cały zakon i prorocy. I co ja cytuje? Właśnie piątą Mojżeszową, szósty rozdział. Piąta Mojżeszowa, szósty rozdział wersety 4-5. Słuchaj Izraelu. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli, z całej siły, przepraszam, swojej. I możesz nie rzuca tego e, przekazania tak o, tylko ono pojawia się w takiej bardzo długiej, e, bardzo długiej sekcji tej, 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 tego jego kazania. Więc w tych pierwszych czterech rozdziałach tej księgi mamy to przypomnienie. I w piątym ewidentnie widzimy, że możesz jakby nowy temat otwiera. Aczkolwiek wciąż przypomina, bo przypomina im wydarzenia ze wspólnej podróży, powtarza 10 przykazań. i przypomina, jakie dostali, jak 40 lat temu ich rodzice zareagowali entuzjastycznie na te przekazania. I w szóstym rozdziale, jakby znów otwiera nowy temat. I tam mamy właśnie podsumowanie prawa. I to najważniejsze przekazanie. Mojżesz nie nazywa go najważniejszym, ale z drugiej strony wpisał je tak, że można do takich wniosków dojść. Przede wszystkim Jezus je takie nazywa, więc musimy do takich wniosków dojść. Od 6 do 11 rozdziału Mojżesz tak naprawdę wszystko buduje wokół tej prawdy. Kochaj Boga całym sercem. Mówi, mówi do Izraela, przestrzegajcie prawa, żeby mi się dobrze wiodło. Kochajcie Boga, pamiętajcie o tym. Wypiszcie to na bramach, przekażcie to swoim synom. Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o tym. Jak już wam się będzie układało, nie zapomnijcie o tym. Mówi, trzymajcie się prawa, bo kolejne pokolenia będą dzięki temu pamiętały o mnie, o Bogu. Nie łączcie się z ludem Kanaanu. Nie łączcie się, nie bądźcie tacy jak oni. Kochajcie jedynego prawdziwego Boga mnie. Bóg tam też w pewnym momencie, tej, czy Mojżesz, czy Bóg, przez, Bóg przez Mojżesza w pewnym momencie Izraelitów tak dosyć y, trafnie do, do, sprowadza do parteru. Mówi w siódmym rozdziale od piątego wersetu. Lecz tak z nimi postąpicie, mówiąc o, o tych praktykach, rytuałach ziemi, które mają podbić. Ołtarzy ich zburzycie, pomniki ich potuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizne rzeźbione w ogniu spalicie. Gdyż ty jesteś świętym ludem pana boga twego. Ciebie wybrał pan, punkt twój, spożyć wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. I teraz nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przygnął pan do was i was wybrał. Wybrał, przygnął, przygnął, przygnął pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuję przysięgi, które złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, Pan twój, Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia zachowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przekazy, lecz sam odpłaca tym, którzy go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca Temu samemu, kto go nienawidzi. Więc on mówi: Bóg was wybrał, bo jesteście najmniej liczni. Przestrzegaj przekazań, a Bóg będzie wam błogosławił. Bóg wyda wam narody Kanaanu. Pamiętaj o Bożym Ratunku. Uważaj, żebyś w dobrobycie Izraelu nie zapomniał o tym. Żebyś w dobrobycie nie odłożył miłości do Boga na drugi plan. Bóg mówi, że da im tę ziemię, nie ze względu na ich sprawiedliwość Izraela, tylko ze względu na swoją wierność. I w kółko te same wątki się powtarzają. I w dziesiątym rozdziale, jeszcze jeden fragment z tej sekcji przedstawić. W dziesiątym rozdziale od szesnastego wersetu czytamy takie słowa, które teraz jeszcze może ich nie łapiemy, ale pod koniec tej księgi będą dla nas bardziej zrozumiałe, w perspektywie Chrystusa już w ogóle mogą być dla nas jasne. Możesz tam mówi takie słowa. Obrzeszcie więc nie nieobrzeskę Waszego serca, czyli obrzezajcie Wasze nieobrzezane serca. A Waszego karku już nie zatwardzajcie. Gdyż Pan, Wasz Bóg jest Bogiem Bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim i potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę, ani nie przyjmuje darów. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Pana, Boga swego będziesz się bał, Jemu będziesz służył, przy nim będziesz trwał i na Jego imię będziesz przysięgał. On jest Twoją chwałą, on jest Twoim Bogiem, który dokonał z samo tych wielkich i strasznych rzeczy, jakie oglądały Twoje oczy. Więc kochajcie Boga, przestrzegajcie Jego przekazań, pamiętajcie, co uczynił. Nie oddawajcie pokłonu innym Bogom. I przez pięć rozdziałów możesz tak naprawdę w kółko wokół tego tematu chodzi. I dopiero potem przechodzi do powtórzenia tych praw, których już nie będziemy się powtarzać. Więc mamy tu największe przykazanie. Pan jest Bogiem naszym. Pan jedynie będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, z całej, duszy, z całej duszy i z całej siły swojej. Spójrzcie, co on mówi. Będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy i z całej siły. Nie przechodźmy nad tym tak obojętnie. To nie jest. Lekka porada, którą mogę sobie spróbować gdzieś tam zastosować, całym sobą, całym swoim jestestwem, całym, całym swoim życiem, wszystkimi myślami, wszystkimi decyzjami, wszystkim, co robię, mam wielbić Boga. Gdy to czytamy, to możemy, i to nie jest tak dalekie od prawdy, możemy postrzegać to przekazanie jako ciężar, którego nie jesteśmy w stanie unieść. Nie jesteśmy. Ale z drugiej strony Bóg mówi, dlaczego? Dlaczego go mają kochać? Mają go kochać, bo on ich ukochał. I gdy widzimy to przekazanie, to powinniśmy raczej widzieć to jako naturalny wyraz relacji Boga ze swoim ludem. Relacji, którą on zapoczątkował i on ją podtrzymuje. Relacji, w której lud na to nie zasługuje, a on i tak ich uratował. Relacji, w której on obiecuje, że im wszystko da, czego potrzebują. Relacji, w której on ich ukochał, zanim oni wykonali pierwszy krok, i relacji, w której on nie wymaga od nich rzeczy, które rujnują życie, on wymaga od nich rzeczy, które życie podtrzymują. On nie mówi kochajcie mnie, bo tak, on mówi kochajcie mnie, bo ja was ukochałem. On nie mówi kochajcie innych, bo tak ja mam, widzi mi się, kochajcie innych, tak jak ja was umiłowałem. Gdy o tym myślałem, to przeszedł mi na myśl taki przykład z mojego życia prywatnego, on jest może trochę niezręczny, ale jednak się nim podzielę. Na pierwszym roku studiów moich spotykałem się z moją żoną, jeszcze wtedy nie żoną, i to była sytuacja taka, w której już rzeczywiście czułem, że jestem w kimś ważnym dla niej, żeby nie używać bardziej romantycznych słów. Czułem, że ta relacja zmierza, że tak powiem, we właściwą stronę. I to było ciekawe, dlatego że w wyniku tej miłości którą od niej miałem, bez jakichś zaleceń, tak, bez jakichś takich nakazów, bez jakiejś listy rzeczy do zmiany, którą mam zrobić, ja po prostu wtedy poczułem, no, że chcę się zmieniać dla niej. Skoro, skoro Ola tak, chce Łukasza, no, takiego jak jest, to Łukasz chce być lepszy dla niej, prawda? Więc y, wtedy, i to jest mój prywatny przykład, nie muszę się go trzymać, ale to był taki rok, kiedy schudłem no, z dwadzieścia parę kilo. Ona mi nie wysłała listy, a nie mówiła, Łukasz, weź ona mnie pokochała wcześniej. Możecie może je zapytać oczywiście, czy tak było. I to ta miłość sprawiła, że chciałem być dla niej lepszy. Ja, nie, ja wiedziałem, ja o wiele wcześniej wiedziałem, że jestem o wiele za gruby. Moi rodzice całe życie mi mówili: weź Łukasz, weź Łukasz Schudni, weź się ogarni. Łukasz, weź jakiś, nie wiem, coś się zapłacimy, damy, znamy ci coś, coś ci kupimy, weź schudni gościu. Nie zadziałało to prawo, tylko zadziałała relacja. I Myślę, że w ten sam sposób możemy myśleć o relacji z Bogiem. Ponieważ on nas ukochał, my chcemy być mu posłuszni, my chcemy być dla niego lepsi, my chcemy się dla niego zmieniać. Albo czuję to przykazanie, kochaj Boga z całego serca, jako trudne zadanie, które trzeba wykonać, wziąć się w garść i go kochać, albo wiem, że on mnie ukochał. I nie muszę na to miłość zasłużyć. A nie dałbym rady. Nie, nie muszę na to miłość zasłużyć, tylko chcę go kochać. I to podsumowanie, to skondensowanie prawa jest dla nas bardzo pomocne. Kochaj Boga z całego serca, kochaj bliźniego. Ono nam przypomina ogólny sens. Gdy czytamy prawo, którego może nie rozumiemy, możemy sobie zadawać pytania, w jaki sposób wpisuje się w to, co jest najważniejszym przekazaniem, co jest sensem prawa. Ale z drugiej strony, to nam daje możliwość zadania sobie pytania. Czy kocham Boga? Czy to, co robię, wypływa z miłości do Niego? Czy moje serce lgnie do Niego? Czy, czy do rzeczy w tym świecie? Albo jak mogę kochać Go mocniej? Ale w tym drugim kazaniu Mojżesza nie widzimy tylko najważniejszego przykazania, ale też zapowiedź największego proroka, który nasze serce do tego doskonałego prawa przystosuje. Tak jak mówiłem, w tej drugiej części, w drugiej części drugiego kazania, mamy listę praw, powtórzenie, dużo praw i zasad. I pomiędzy tymi prawami pojawiają się prawa dotyczące proroków. Jak kogoś temat proroków interesuje, to warto nam na pewno zajrzeć. I Możesz tam rzuca takie zdanie. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg Twój, spośród Ciebie, spośród Twoich braci, Jego słuchać będziecie. I gdy to czytamy, 15, 15 rozdział, 18, werset, 5 Mojżeszowie, gdy to czytamy. To, to brzmi dla nas dziwnie i idziemy dalej po prostu, zazwyczaj, naturalnie. Enigmatycznie to brzmi. I potem, gdy się nad tym zastanawiamy, to myślimy, o kogo chodzi. Historia Izraela pokazuje, że nie było takiego drugiego jak Mojżesz. Był, był Eliasz i Elizeusz, oni dokonywali wielkich cudów, ale oni byli w opozycji, w mniejszości. Ludzie nie szli za nimi tak, jak za Mojżeszem. Izajasz zapowiadał sąd i ratunek, Jeremiasz zapowiadał sąd i ratunek, ale to były zapowiedzi. Eliasz zresztą tak samo. Ezechiel. Ezechiel zresztą tak samo. I wielu innych. Więc kim jest ten prorok? I przenosząc się do pierwszego kościoła, do, do wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, w dziejach apostolskich Piotr i Jan, liderzy pierwszego kościoła, są w sytuacji, gdy uzdrowili człowieka, który był chromy od urodzenia. I ludzie są w szoku. Nie dowierzają temu, co widzą. Jak to możliwe? I Piotr i Jan przemawiają i mówią, i to są dzieje, dzieje apostolskie, rozdział 3, 22-26. Wszak Możesz powiedział: Proroka, jak ja spośród braci waszych, wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego Proroka, z ludów wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili i zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama, w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw, zbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Bóg posłał swojego syna, posłał tego proroka, posłał tego, na którego oczekiwali. Oczekiwanie zapowiadane przez Mojżesza, oczekiwanie, które głoszą później wszyscy kolejni prorocy, skończyło się, bo tym prorokiem jest Jezus. On nie tylko przekaże słowo Boga, on nim będzie. Czy on nim jest. On nie tylko wyprowadzi ludzi z niewoli politycznej, terytorialnej, kulturowej, ale z niewoli, w której zakłóca są ich serca. On nie przyniesie świeższego prawa jakiegoś, ale on wypełni doskonałe Boże Prawo w naszym imieniu. I gdy czytaliśmy wcześniej te słowa, Mojżesza, o obrzezaniu serc, gdy widzimy dzieło Chrystusa, nauczanie Nowego Testamentu, zapowiedź Mojżesza, to powoli ta księga powtórzonego prawa, mam nadzieję, że nam się układa. I teraz przejdziemy do tej trzeciej, trzeciego, ostatniego kazania, ale podsumowując to drugie kazanie, podsumowując to powtórzenie tych zasad, przede wszystkim skondensowanie istoty tego prawa i położenie mocnych fundamentów. Ten pierwszy słuchacz, tak oryginalni słuchacze, odbiorcy, te nowe pokolenie mogli, mogą rozumieć, że Bóg nas ukochał, ale nie ze względu na nas, ale ze względu na swoją łaskę. I my Go kochajmy. I my kochajmy tego Boga z całego serca, duszy i z całej siły. I to jest podsumowanie tego kazania Mojżesza II, ale tak naprawdę to jest podsumowanie nauczania Nowego Przymierza. Jak apostoł Paweł pisze o, o Bożym Dziele, którego on dokonuje w Chrystusie. W Efezjan 2, 4-5 czytamy: Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił Was z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, nas, którzy umarliśmy przez nasze upadki, ożywił w Chrystusie. Możesz powtarzać często: przestrzegajcie prawa, a będziecie Bożym ludem, ale myślę, że rozumiemy to w zły sposób. Myślimy sobie, że gdy się wezmę w garść i będę posłuszny, to Bóg mnie przyjmie. Tak, jakbym chciał się podnieść do góry trochę za swoje własne włosy, e, można spróbować, niemożliwe, ale fundamentem tego przestrzegania, fundamentem tego posłuszeństwa Fundamentem tego przymierza jest Boża inicjatywa, Boża miłość, która prowadzi nas do Niego. Nie na Boży ratunek, który prowadzi nas do zmiany wszystkich naszych pragnień i celów. Nie na I gdy pragnę kochać, to znaczy, że On już mnie ukochał. I gdy możesz mówić ludziom: bądźcie posłuszni, to dla Was dobre, to się właśnie odwołuje do tego, co Bóg już dla nich zrobił. A zrobił dla nich wszystko. I to trzecie kazanie, Mojżesza, od 27 do 30 rozdziału podsumować można zdaniem przymierze z Bogiem jest na wyciągnięcie ręki. No i chyba najtrudniej będzie mi skondensować to trzecie kazanie Mojżesza, ale podzieliłem je sobie gdzieś tam na takie trzy główne myśli, przez które Mojżesz prowadzi swoją argumentację. I pierwsza myśl przekleństwa i błogosławieństwa to dwa rozdziały. Mojżesz przedstawia konsekwencje konsekwencje przestrzegania i konsekwencje nieprzestrzegania przymierza. Jest tam lista przekleństw i błogosławieństw. W 27 w rozdziale, w 26 wersecie czytamy przeklęty, kto nie dochowa słów tego prawa, zamiast je wypełniać. A cały lud potwierdzi amen. I dalej w 28. Jeśli jednak będziesz pilnie słuchał głosu Pana, Twojego Boga, dokładnie wypełniając wszystkie Jego przykazania, które dzisiaj Ci nadaje, to wyniesie Cię wysoko ponad wszystkie narody ziemi. Lecz I później dalej w 15. wersecie. lecz jeśli nie będziesz posłuszny głosowi Pana, Twojego Boga, nie będziesz przestrzegał stosowana wszystkich Jego przykazań i ustaw, które Wam dziś nadaje, to spadną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te przekleństwa. Ja wybrałem tylko trzy wersety, to są dwa długie rozdziały. Ta lista błogosławieństw jest długa, lista przekleństw jest bardzo długa. I potem mamy 29 rozdział, w którym Lud odnawia przymierze z Bogiem. I widzimy w tej części tekstu, widząc tę listę błogosławieństw i przekleństw, jak ogromna jest z jednej strony Boża łaska, ale też jak straszna jest Jego kara. Widzimy jakby dwie sprzeczne listy, czytając te błogosławieństwa i przekleństwa. Sprzeczne dla nas dlatego, że zazwyczaj, gdy widzimy, obserwujemy swoje własne metody działania albo innych ludzi dookoła, to zazwyczaj albo ludzie są poważni w swoich karach i... Mało może kreatywni w nagrodach, albo z drugiej strony są bardzo hojni w nagrodach i zachowawczy w karach. To dotyczy naszych relacji z przyjaciółmi, podwładnymi, dziećmi. tak? Czyli albo punktem odniesienia jest nie niemalże doskonałość. Jeżeli moim punktem odniesienia jest niemalże doskonałość, to znaczy, że naprawdę rzadko kogoś nagrodzę, no bo, on to, no bo on tam rzadko do niedoskonałości dochodzi, przekraczam. Ale nawet małe. Jakieś może codzienne zwykłe błędy będę karał, albo punktem odniesienia jest byle jakość. Jak punktem odniesienia jest w naszych relacjach byle jakość, to wtedy taka zwykła codzienność, zwykłe bycie będzie powodem do ekscytacji, do nagrody, a żeby pojawiła się kara, to I pewnie jak myślimy sobie o tym, to potrafimy gdzieś uplasować naszych rodziców, naszych znajomych, naszych wykładowców, gdzie standardem była doskonałość albo, albo byle jakość, albo coś pomiędzy. Ale Bóg przedstawiony jest przez Mojżesza jako Bóg ogromnej łaski i wielkich nagród, a zarazem strasznej kary. Jakby dwie sprzeczne ze sobą myśli. Słyszałem nawet, że pewien historyk i krytyk Biblii stwierdził, że to musiały pisać dwie różne osoby. Że jedna osoba, widząc w jakim stanie jest Izrael, zapisała te wszystkie przekleństwa. I potem druga, żeby tak trochę to. Jakby zbalansować, może troszeczkę dopisała te wszystkie błogosławieństwa. No i może rzeczywiście tak dla nas to brzmi. Trudno nam objąć mentalnie takiego Boga. Da razem tą listę błogosławieństw i przekleństw. Myślę, że z perspektywy tak w ogóle edycji tekstu, to to byłby słaby redaktor tekstu. Jakby ktoś to redagował i tą księgę czytał i miał ją zredagować, to by po prostu. Przypadkowo nie przepisał niektórych rzeczy, które mu nie pasują, a nie dopisał rzeczy skrajnie w drugą stronę. Ale z perspektywy nawet poznania Boga, to dosyć naturalne, myślę, że on nie wpisuje się w takie zamknięte postrzeganie charakteru, jaki znamy z naszych relacji. Więc jak pogodzić tą Bożą ogromną sprawiedliwość i nieunikniony sąd z Bogosławieństwami za swojego ludu? Jak to pogodzić? I zaraz powiemy, jak to pogodzić, ale ta lista przekleństw i błogosławieństw, żeby jeszcze tak troszeczkę tą ranę posolić, że tak powiem, ona nie jest tylko zapowiedzią tego, co się wydarzy, w sensie ona nie jest tylko takim przedłużeniem prawa, ale właśnie obietnicą, zapowiedzią tego, co będzie. Bo Mojżesz mówi, że lud i tak będzie zły, że i tak upadnie, że i tak mu się nie uda. Tak jak taki trochę motywuj, moty, motywujący speaker, by wyszedł i powiedział, że zróbcie to, będzie dobrze, unikajcie tego, będzie słabo. Nie uda się wam i wszyscy uu, nie uda się nam i siadają. Tak możesz kończyć, no nie uda się nam. No. Będziecie wygnani, będziecie ukarani itd. i tak dalej. I to napięcie, które widzimy, może już gdzieś tam wcześniej w pierwszych czterech księgach Mojżeszowych czuliśmy, tutaj na pewno już powinniśmy je widzieć. Może wcześniej jeszcze postrzegaliśmy relację Bożego Ludu z nim jako taką serię prób i błędów. Uda się wstrzelić to w prawo, czy nie uda się wstrzelić? Jakie zasady, które czasem się uda przestrzegać, a czasem nie. Ale tutaj chyba po raz pierwszy tak jasno widzimy, że zapowiedź, że lud nie usłucha, odwróci się od Boga i będzie wygnany. Brzmi to kiepsko, ale czy powinniśmy się temu dziwić? Skoro standard to doskonałość, to, to jaki inny może być rezultat? E, Przypomnę mi się historia o miłosiernym Samarytaninie, gdzie pewien człowiek zapytał Jezusa: no, OK, co to znaczy miłość do bliźniego? I Jezus mówi: To znaczy miłość do bliźniego. I opisał historię człowieka który spotkał kogoś półżywego na ziemi, poświęcił swój czas, swoje pieniądze, całe swoje plany, tak naprawdę zaryzykował swoim życiem, żeby pomóc temu człowiekowi. Człowiekowi, który w normalnej sytuacji ominąłby go szerokim łukiem na ulicy. On mu pomógł. I więc powiedział, idź i tak żyj. To jest niemożliwe. Jeśli standard jest niemożliwy, to nie ma żadnej innej opcji, niż nasza porażka. I może sobie myślicie, Ok, to w takim razie, jak standard jest niemożliwy, to ja się wypisuję. Jak się nie da doskoczyć, to co ja tu robię? Idę poszukać czegoś lepszego. Można. Dajcie znać, co znaleźliście, ale z drugiej strony moje pytanie brzmi: jaki standard będzie dla nas wystarczająco ok? Jaki standard położymy i go będziemy całe życie przestrzegać? Mówimy o tym, no tak, no, żyć tak, żeby nie przeszkadzać. Udaje się tak nam żyć, żeby nie przeszkadzać? Żyć tak, żeby pomagać. Udaje się nam zawsze pomagać? Jakikolwiek standard położymy my, ludzie, nie będziemy go przestrzegać. Ja dlaczego mamy się spodziewać, że będziemy Bożego standardu przestrzegać? Widzimy, o, widzimy ogromnego Boga i powinniśmy czuć przerażenie. Powinniśmy czuć lęk. Powinniśmy czuć smutek. Smutek, bo sprawiedliwie zasługujemy na przekleństwo. Sprawiedliwie zasługujemy na wieczne oddzielenie od niego. Zasługujemy na śmierć. Zasługujemy na piekło. I jak ktoś nam mówi, że jutro, jak się weźmiesz, to im się pewnie uda, to kłamie. Jutro się nie uda. Więc jaka jest nadzieja dla Izraela i jaka jest nadzieja dla nas? I ona pojawia się w 30. wersecie księgi Piątej Mojżeszowej. Tam czytamy od 4 wersetu takie słowa. Wszyscy posmutnieli, to dobrze. Ale teraz mam nadzieję, że wróci radość. Mojżesz tam pisze takie słowa. Choćby twoi wygnani byli na końcu niebios i stamtąd zgromadzi cię, Pan, Twój Bóg. Nawet stamtąd cię zabierze i sprowadzi Cię Pan, Twój Bóg, do ziemi, którą posiedli twoi ojcowie, i weźmiesz ją w posiadanie, a on będzie Ci szczęścił i rozmnoży Cię bardziej niż Twoich ojców. Pan, Twój Bóg obrzeza Twoje serce i serce Twojego potomstwa, byś darzył miłością Pana, Twojego Boga z całego swojego serca i z swojej duszy, i dzięki temu żył. Tutaj pojawia się wprost to, co widzieliśmy w tle poprzednich ksiąg. To stwierdzenie, zwrot, który jeszcze będzie się potem przewijał w Starym Przymierzu. Zrozumiemy go dopiero w Jezusie. Zapowiadają to obrzezanie. Pan Twój Wóg obrzeza Twoje serca. Ja nie chcę wchodzić w detale obrzezania teraz, można potem po spotkaniu, ale kilka myśli warto podkreślić tego. Obrzezanie to było coś krwawego. To był znak Przymierza, który wiązał się z krwią, z symbolem kosztów. Po drugie, to było coś stałego. To nie była zmiana ubioru, miejsca zamieszkania, czy nawet jakiś tatuaż, który może gdzieś tam kiedyś usunąć. To była zmiana nie do cofnięcia i to była zmiana, która przychodziła z zewnątrz, a nie ja stwierdzałem albo ja ją sobie jakoś wypracowałem. To był znak bycia częścią Bożego Ludu. Wtedy, ale jednak znak nie był doskonały. On nie wykluczał nieposłuszeństwa, nie wykluczał odejścia od Boga. On nie zmieniał ludzkiej natury, ten znak. On był zapowiedzią czegoś większego. Dlatego Mojżesz już tutaj mówi o obrzezanym sercu, którego ludzie potrzebują. O zmianie całej istoty tego, kim jestem. Gdy mowa o sercu, to nie chodzi o uczucia. My tak czasami to rozumiemy. Ale gdy Biblia mówi o sercu, to mówi o całej, całej naszej istocie. Słyszałem ostatnio takie zdanie, że serce tak naprawdę napędza całe nasze życie, a rozum jest tylko po to, żeby usprawiedliwiać je. Potrzebuje zmiany serca, a nie ciała. Ezekiel zapowiada to samo. Mówi: Dam im nowe serce, włożę w ich wnętrze nowego ducha, usunę z, serca kamien... usunę z nich serca kamienne, a dam im serca wrażliwe. To jest nasza nadzieja. Skoro problemem jest moje serce, tak samo twarde jak moich ojców i praojców, to jaka jest dla mnie szansa? Bóg mnie ratuje i wymaga jednego, ale to jedno to wszystko. Kochać go całym sercem, z całej duszy, z całej siły. Wniosek Mojżeńs Mojżesza, że mi się nie uda, jest, że nie dam rady, że nie powiem sobie porażkę, jest trafny. Więc nie mam żadnej innej szansy niż zmiana serca, zmiana we mnie. Zabierzcie mnie i wstawcie, dajcie kogoś innego w moje miejsce. Wklejcie coś lepszego, nie trochę lepszego. Nie wystarczy, że zamiast mnie będzie Mojżesz. Nie wystarczy, że pozbędę się moich nawyków i nauczę się nawyków kogoś innego, lepszego. Że wezmę przykład jakiegoś lidera politycznego, filozoficznego, ulubionego vlogera z YouTube'a nawet nie wystarczy, że będę naśladował. Wykasujcie mnie i wklejcie kogoś doskonałego. Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a się, co się narodziło z ducha, duchem jest. Paweł pisze, Żydem jest, jest się właściwie nie przez to, co widać na zewnątrz, również nie w tym, co widoczne na ciele zamyka się sens obrzezania. Żydem jest się wewnątrz. Obrzezanie serca jest sprawą ducha, nie litery. W nim, w Jezusie, kolosem 2,11, zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Jeśli krzyż, jeśli ofiara Jezusa, jeśli jego krew, jeśli jego łaska porusza moje serce, wypełnia pustkę, wlewa szczere pragnienie, niepowinność, pragnienie miłości do Boga, to doświadczam obrzezonego serca. To doświadczyłem zmiany w Chrystusie i on moje serce w swoim ręku trzyma. Tylko krzyż może pogodzić ogrom Bożego, sprawiedliwego gniewu, który ten krzyż zatrzymuje, i potęgę Bożej łaski i dobroci. Gniew spadający na Jezusa, a nie na mnie, i łaska spływająca na mnie nie przez Moją Świętość, ale przez Jego świętość, która jest mi przypisana. I ostatnia myśl jest taka że to Słowo jest na wyciągnięcie ręki. Tak to opisał Mojżesz mówiąc, że Boże przymierze jest na wyciągnięcie ręki. Mojżesz pisze w 11 wersecie. To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla Ciebie ani za trudne, ani zbyt odległe. Nie jest ono na niebie, bo by trzeba było o nim mówić, kto nam się wespnie do nieba, przyniesie nam je stamtąd i ogłosi, abyśmy mogli je spełniać. Nie jest ono też za morzem, by trzeba było się martwić, kto nam się przeprawi przez morze. Sprowadzi nam je stamtąd i ogłosi, abyśmy mogli je spełniać. Przeciwnie, bardzo blisko Ciebie jest Słowo, w Twoich ustach i w Twoim sercu, aby je pełnić. I ten fragment apostoł Paweł cytuje w liście do Rzymian. Gdy wykłada porządek zbawienia, gdy przedstawia swoim słuchaczom to, na czym polega się, na czym opiera się usprawiedliwienie, to pisze słowa właśnie oparte o to, co, o czym pisał Możesz w piątej Możeszowej. W Rzymian 10, 5 do 10 czytamy. Mojżesz tak opisuje sprawiedliwość osiąganą przez prawo. Ten, kto je zachowuje, będzie żył dzięki niemu. Więc jeśli chcę być sprawiedliwy ze względu na to, że przestrzegam czegoś, to jak to zachowam? to będę żył dzięki niemu, ale nie zachowuję. Sprawiedliwość zaś opartą na wierze można ująć w ten sposób. Nie myśl, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby sprowadzić Chrystusa. Nie myśl, kto wstąpi do odchłani, to znaczy, aby wyprowadzić go spośród umarłych. Chodzi o to, blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płonąca serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Jak osiągnąć sprawiedliwość opartą na wierze? Nie muszę wzywać Jezusa? On przyszedł. Nie muszę wzbudzać go z martwych? Bóg to uczynił. Nie muszę i nie jestem w stanie. To co mam zrobić? Skoro mam, mam obrzezane serce, skoro Bóg mnie totalnie zmienił, skoro odnowił moją naturę, to mam po prostu wierzyć. To słowo jest we mnie, na moich ustach, w moim sercu. Nie ma teraz uczynków, które dopełniają mojego usprawiedliwienia. Jestem usprawiedliwiony. Jeśli widzę, że byłem nieposłuszny, nie zasługiwałem, jeśli widzę, że problemem nie były okoliczności, nie były zasady, ale problemem było moje serce. Jeśli teraz pragnę kochać Boga całym moim sercem, z całej duszy i z całej siły, to mam po prostu wierzyć, wyznać i wierzyć. Są tylko dwie opcje. Są tylko dwie opcje w moim życiu. Albo jestem zgubiony z narodu Boga na wygnaniu, na drodze skupienia na sobie, która prowadzi do wieczności ze sobą, czyli tak zwanego piekła. Jeśli tak jest, to muszę prosić Boga, aby on to serce zmienił. Albo jestem jego dzieckiem. I pragnę go kochać. Nie mam myśleć o tym, co powinienem, czy co powinnam. Mam, ale mam wierzyć, mam o tym mówić, mam iść za słowem, które jest to wyciągnięcie ręki. Podsumowując piątą mojżeszową, mojżesz przemawia na odejście. Przemawia, potem przekazuje też zresztą prowadzenie Jozłemu, na końcu tej księgi umiera. I zanim odchodzi, przekazuje to, co najważniejsze dla Bożego ludu: złej i dobre wieści. Po pierwsze, przypomina podróż poprzedniego pokolenia. Przypomina prawo, podsumowuje je w jednym zdaniu i też mówi, po trzecie, że Izrael nie na radiu potrzebuje zmiany serca. I to dla nas kilka pytań na koniec do zastanowienia. Po pierwsze, chcę czy powinienem kochać Boga? Czy widzę, jaki jest problem z ludzkim sercem, z moim sercem? Czy wiem, że ten problem uniwersalny dotyczy mnie? Czy przyjąłem łaskę, czy próbuję coś wypracować dalej? Chcę czy powinienem kochać Boga? Proszę, widząc problem w moim życiu, proszę o obrzezane serce czy tylko o siły, żeby wziąć się w garść? Ja nie mówię, że wzięcie, wzięcie się w garść jest złe, ale gdzie szukam siły, aby to zrobić? Gdzie to w oparciu o co działam? Jak często łapię się sam na grzechu, na duchowej pustyni i zamiast paść na kolana, Szybko oszukuję siebie, że nie, no zaraz wyjdę na prostą. Tak naprawdę to za na sobie radzę. Czy proszę o obrzezane serce, o serce poruszone krzyżem ponad przejęciem się rzeczami, które są w tym świecie. O miłość do Boga ponad miłością do mojego komfortu, moich planów, moich odczuć. Jego słowo jest blisko. Co z nim zrobię? Jeśli on zmienił moje serce, tak będzie wyglądało moje życie. Jeśli on mnie uratował, na kogo będę słuchał? A jeśli go kocham, to z kim będę spędzał na więcej czasu? Powstajemy do Mówić Dziękujemy Ci, oczy za tą ponadczasową prawdę na temat naszego problemu, na temat, na temat konsekwencji, sprawiedliwych konsekwencji, które nas czekają ale też na temat ratunku, Panie, który jest w Chrystusie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za, za to, że Ty w swojej miłości w swojej łasce decydujesz się, decydowałeś się wtedy i decydujesz się nadal, aby zmieniać serca, aby zmieniać serca ludzi. Dziękuję, dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty w swojej łasce uratowałeś mnie, za, za to, że uratowałeś tak wiele osób też, które są tutaj, ale też proszę Cię, Panie, o te wszystkie osoby, które wciąż żyją powinnością a nie miłością do Ciebie, panie. Proszę cię, abyś ich serce zmieniał, abyś ich serce obrzezał, abyś dał im nową naturę, panie. I proszę Cię też o nas wszystkich, byśmy w tej codzienności nie wracali do, do zasad, starych zasad, powinności, do starych zasad religii, do, starych, do starego jarzma, ale, byś, ale abyśmy szukali miłości w relacji do Ciebie, panie. U źródła szukali tego, ojcze, co Ty dla nas przygotowałeś. Po, obserwując, czytając, słuchając, do, doświadczając Twojej twoje łaski, abyśmy w tym upatrywali fundament naszego życia, w tym upatrywali, w tym szukali e, miłości i aby z tego nasza miłość do Ciebie, Panie, i miłość do innych wypływała. Dziękujemy Ci za zmienione serce i prosimy Ciała, abyś nadal używał nas, aby serca ludzi w tym świecie były zmienione, Panie. Amen.